Teraz chciałbym zobaczyć pałac ostatniego starów Mikołaja II, który służył mu jako letnia rezydencja. Построен в 1919 году по проекту архитектора Краснова. Чи został wykonany w 1919 roku według projektu architekta Краснова. Стиль итальянского ренессанса и со всеми удобствами паровой топления и электрического. Чи został wykonany w stylu włoskiego renesansu i posiada wszelkie udogodnienia, tak między innymi jak ogrzewanie parowe, kanalizację, łącznie telefoniczną i tak dalej, woda ciepła, gorąca. A dzielnicze roboty po mramoru wypełniały italianskie firmy. Czyli wszystkie prace związane z wykończeniami z marmuru wykonywali mistrzowie z Italii. Здесь были выделены комнаты для занятий деятельности, называли классные, где они продолжали домашнее обучение, которое получали в столице. Czyli tutaj, kiedy przyjeżdżali na odpoczynek renesanska przyjeżdżała, były specjalnie wydzielone pokoje, tak zwane klasy, gdzie dzieci kontynuowały naukę, którą oczywiście na co dzień miały w Petersburgu. Po rewolucji to były drami, które w profile семья трагически погибла, rozwinęła w 18 roku. Czyli po rewolucji w budynkach znajdowały się pozdrowiska, a rodzina Tatka, jak wiadomo, została rozstrzelana po rewolucji. Czyli na cały świat pałac został rozstawiony przez konferencję obecną w 1947 roku. Czyli zebrały się te trzy delegacje pod różnym kierownictwem, czyli Amerykanie jest Roosevelt, Churchill z Anglicy i Stalin z Rzędy Radziecki, a w tym pałacu miała swoją siedzibę delegacja amerykańska. Czyli w Austrii, gdzie powiedział na tym punktem, była angielska. Sowieckie delegacje rozmieściły w Dworcu w Kadyjskiej. Czyli delegacja radziecka zamieszkiwała w Turezie i w pałacu Józefińskim. Ну вот мы стоим, мы видим сейчас и парадные залы, и на втором этаже такие личные покои, познакомимся. Это главный вход во дворец, на западном фасаде его выполняет архитектор Лидия Тячина. Скульптовода снимать нельзя.